Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na kawę. Dzisiaj moim gościem Kasia Dziurska. Dzień dobry. Podzieliłaś się ostatnio ze swoimi fanami dość taką, bym powiedziała, no smutną historią, bo powiedziałaś, że chorujesz na Hashimoto i SIBO. I o tyle, o ile część z nas wie, co to jest Hashimoto, o tyle myślę, że SIBO jest dość trudną nazwą i nadal wiele osób nie wie, co to jest. Jakbyś mogła wytłumaczyć, co to jest? Tak, dokładnie, dlatego też miałam taki cel, żeby w tej książce zawrzeć też informacje na temat SIBO. Może nie jest to, że pół na pół, że pół o SIBO, pół o Hashimoto, jednak o SIBO więcej mogłam się wypowiedzieć, tam jakoś bardziej na mnie poruszała i wiem, że po prostu więcej osób się z tym zmaga. Jeśli chodzi o SIBO, SIBO jest to przerost flory bakteryjnej w jelicie cienkim, czyli to się objawia tym, że jeśli mamy nadmier tej flory bakteryjnej, to po prostu wytwarzają się złe bakterie, powiedzmy. W moim przypadku jest to wodór i metan. Mhm. I objawiało się to tym, że wszystko w okolicach brzucha, oczywiście jelit, wzdęcia, gazy, bóle brzucha, problemy z wypróżnianiem, więc no, okropny dyskomfort, bo dla osoby aktywnej, która tak naprawdę, ja całe życie byłam zdrowa, no wiadomo, były jakieś tam momenty dzieciństwa, to wszystko jest w książce też opisane, to nie chcę zdradzać, jak moje życie wyglądało, bo na pewno to miało po prostu przełożenie na teraźniejszość, co się teraz wydarzyło w moim życiu, ale no mówię, pod kątem takim, jeśli chodzi o badanie krwi, to wszystko zawsze było ok, tak? No i wyszło po prostu 2 lata temu w czasie Tańca z Gwiazdami, że dowiedziałam się, że mam Hashimoto, a zaraz po tańcach się już uspokoiło moje ciało, mój organizm, mój stres troszeczkę zszedł, to też wyszło, że mam SIBO. Oczywiście totalnie zielona na temat tej choroby, nie było literatury tak naprawdę na ten temat, gdzie jakieś informacje w internecie, więc mówię, kurczę, no jak ja mam sobie poradzić? I całe szczęście, nieszczęście oczywiście, że trafiłam na, czy moja znajoma też się z tym zmagała i pokierowała mi, stwierdziła, że mogę mieć to samo co ona, pokierowała mnie na odpowiednie badania, zrobiłam na własną rękę, a z wynikami próbowałam do różnych lekarzy niestety dojść i prosić o pomoc, niestety różnie służba zdrowia nie do końca, albo jeszcze jest jakby na ten temat obeznana, albo w ogóle nie chce pomóc, bardziej odsyła na kolejne badanie, kolejna wizyta, kolejna płatna i tak dalej, się ciągnęło ponad rok, nie? Wow. I dopiero wcześniej w ogóle chciałam dojść do mojej lekarki dr Walędzik Kot Weroniki, którą poleca mi właśnie AKOP, jak się też dowiedział, że mam SIBO, bo to wtedy jeszcze było w trakcie, jak jeszcze myślałam o zawodach, więc mnie pokierował, bo słyszał, wiedział, znał, że tutaj jest najlepsze, jeśli chodzi o te sprawy. Też oczywiście dopełnię ich natowość, które też pozdrawiam, dietety klinicznej, która też mnie prowadzi, więc one we dwie mnie kompleksowo prowadzą, no ale nie mogłam jej troszeczkę znaleźć na początku, bo była dosyć niedostępna i mówię przez znajomych, przez Paulinę właśnie przypadkiem. Udało mi się dojść do właśnie dr Weroniki i dopiero po jakimś czasie zmagania się z tym, odsyłania przez lekarza na kolejne badania i walki samej z sobą i takiej metody prób i błędów, dopiero doszłam gdzieś do jakiejś pomocy i chęci pomocy przede wszystkim, że widziałam ten błysk w oku. I to światełko w tunelu, że będzie dobrze. Tak, Boże, w końcu naprawdę, bo to był dramat, wiecie, dla osoby. Dla mnie to było tym bardziej trudne, bo zawsze byłam postrzegana jako osoba turbo zdrowa, turbo aktywna, szczupła, z wyrzeźbionym ciałem. Tak, jakiś po prostu autorytet, jeśli chodzi o sylwetkę i raptownie coś się złego dzieje z moim ciałem, nad czym nie mam kontroli. Opuchnięcie ciała, po prostu swoje samopoczucie, okropne samopoczucie, czyli jeśli chodzi o SIBO. To były pierwsze objawy tak naprawdę. Ale najlepsze jest to, że ja tak tych objawów na początku nie widziałam, bo ja byłam w czasie, no tak jak wcześniej wspomniałam, Tańca z Gwiazdami, więc tak naprawdę ja byłam ciągle w takim toku mega treningowym, bo ja przed programem jeszcze się przygotowywałam do zawodów i rzuciłam jakby na rzecz programu, więc ja cały czas byłam w treningu bardzo mocnym. No wiadomo, przemęczenie, plus jeszcze praca, więc latałam po prostu z treningu do pracy, coś tam załatwiałam. Jakby nie zauważałam tego, że faktycznie jestem przemęczona, że potrafię po prostu spać w ciuchach, tak mnie odcinało, że miałam po prostu napady śmiechu, płaczu, zdenerwowania na przemianie jednego dnia w ciągu paru godzin, że pytałam się o to samo w ciągu godziny Emila, co on po prostu już dostawał w frustracji i normalnie gorączki, jak tylko mnie słyszał. Ja tego nie zauważałam, on też w sumie nie. Czy ta książka jest tylko dla osób, które się zmagają z tymi przypadłościami? Czy absolutnie to jest książka nie dla osób bliskich tym osobom, które mają Hashimoto i SIBO? Czy to jest też książka, w której poznamy zupełnie inne oblicze ciebie? O wszystkim, tak naprawdę. Chyba wszystko to, co wymieniłaś. Na pewno dla osób, tak jak mówisz, chorych,
które na przykład mogą być chore, ale jeszcze o tym nie wiedzą, ale czytając właśnie moją książkę, gdzieś tam znajdą cząstkę siebie i swoich objawów, i swoje życie na przykład. I a, mam przeczucie, może się zbadam, co mi szkodzi. Właśnie to jest apel taki ogromny, żeby właśnie się badać. Mimo, że możemy nie podejrzewać u Ciebie, ale żeby regularnie na przykład... My o tym zapominamy. Przede wszystkim robić te badania, albo wysyłać swoje bliskie osoby na te badania. Bo no niestety przypadłość, jeśli chodzi o Hashimoto chorobę, to dotyka głównie kobiet, większości. Oczywiście panowie też mają problemy z chorobami tarczycy, ale jest to mniejszy oczywiście odsetek. Więc tutaj apel do panów, żeby dbali, obserwowali swoje kobiety i nie od razu nie wrzucali do wora, że jakaś hipochondryczka, że coś się jakaś sfiksowana. Tylko właśnie, żeby jednak spytać się specjalisty, poczytać o tym. Bo no, też znam przypadki, że bardzo dużo związków się rozpada przez to właśnie, że niestety mężczyzna nie rozumie tego, co tak, się dzieje z kobietą. Tak jak powiedziałaś, to są wahania nastrojów, to nie chodzi tylko o to, że jakby mamy problem z tym, że coś jemy i coś nam szkodzi, prawda? To też chodzi jakby o naszą psychikę, tak, prawda? Oj, przede wszystkim to jest najgorsze, bo niektórzy mogą naprawdę tak przyjmować te wiadomości do siebie. No choroby są różne, tak? No, są bardziej groźne, mniej groźne, ale wiadomo, to jest choroba. To jest coś, co zostaje z nami, no tym bardziej Hashimoto, tak, to jest niewyleczalne. Można ją uśpić, prowadzić w stan remisji, ale niestety no, końca życia będę musiała brać, w moim przypadku Letrox, bo biorę na tabletki na tarczycę. Jeśli chodzi o SIBO, jest to choroba wyleczalna na szczęście. Oczywiście trzeba kontrolować to, co się je, jak traktuje się nasze jelita, bo to jest bardzo ważne. No w moim przypadku to było tak, że na przykład no, ja się zawsze zdrowo odżywiam. Może gdzieś tam zbyt duża monotonność była, nie wiem, w czasie zawodów. No tak. No oczywiście był okres odchudzania namiętnego, głodzenia się w czasie dzieciństwa niestety. I to gdzieś na pewno przełożyło się po prostu na jakość moich jelit, zdrowia moich jelit i teraz to się wszystko po prostu razem złączyło. Czego nie możesz jeść? Absolutnie w ogóle teraz w twoim menu nie może być. Aktualnie teraz, bo jeszcze jestem w trakcie leczenia, jestem na diecie Low Food Map, to jest właśnie pod kątem SIBO. Później polega ona teraz na eliminacji właśnie niektórych produktów, na przykład wybieraniu niesurowych, czyli ja nie mogę ani surowych warzyw, ani owoców, więc wszystko muszę gotować. Gotowane, więc nawet owoce, wszystko parzę po prostu na wodzie z oliwą. Tak naprawdę w ogóle przetworzonych produktów nie jem, zero cukrów, zero słodzików. Przyprawy też tylko określone, tak naprawdę określone też tylko warzywa i produkty, jeśli chodzi o jakieś źródło białka czy węgli. Wszystko bezglutenowe, bezlaktozowe oczywiście. Więc tak naprawdę mam tylko takich kilka określonych posiłków, które sobie tak naprawdę jem w czasie diety. Czyli życie po prostu strasznie ci się utrudniło, jeżeli chodzi o jedzenie? Jest to kwestia przyzwyczajenia. Okay. Na szczęście jestem bardzo taka ułożona systematycznie, jeśli chodzi o żywienie, bo jakby traktuję w ciągu tygodnia, jak wiem, że muszę właśnie na przykład trzymać dietę, traktuję jedzenie bardzo mechanicznie. W czasie zawodów też tak robiłam, nauczyłam się tego po prostu, że po prostu trzeba i tak dalej, trzeba, bo to jest, nie wiem, na jakość właśnie wyników, formy, a teraz na po prostu poprawę zdrowia, więc to jest bardzo ważny cel i nie pozwalam sobie na żadne, nie wiem, podjadanie, odstępstwa. A powiedz mi jeszcze, jak zareagowałaś na wieść o Hashimoto i SIBO? Czy to było tak, że byłaś zła na siebie, płakałaś, sfrustrowałaś się? Bardzo, bardzo. Okej, okay. A na przykład winiłaś siebie za te choroby? No, oczywiście, okay. No, przecież to jest normalne, że tak mówię, co ja zrobiłam źle, tak mówię, przecież wszystko mi się gdzieś tam, co planuję w życiu, układa, jestem naprawdę spełniona zawodowo, prywatnie, w końcu jest ta osoba, która mnie wspiera. Mówi, gdzie gdzieś tam ten błąd popełniłam, dlaczego akurat to mnie spotkało? Mówi, przecież ja zawsze byłam taka grzeczna, mówię, co jest nie tak ze mną? I gdzieś tam się obwiniałam oczywiście i mówię, kurczę, przecież robiłam zawsze badania, wszystko było idealnie. I raptownie po prostu jak grom jedno drugie i nie wiadomo z czego tak naprawdę i no niestety muszę się nauczyć z tym żyć, już zaakceptowałam to, że to jest we mnie, ze mną będzie do końca, w przypadku SIBO przynajmniej. Przepraszam, Hashimoto, mam nadzieję, że SIBO już jest na finiszu, jeszcze będę robiła kolejne podejście, jeśli chodzi o test, żeby sprawdzić, czy już jest okej pod koniec roku. No ale to jest, mówię, długa droga, bardzo cierpliwo trzeba być, jeśli chodzi o właśnie tutaj też apel do ludzi, że musimy mieć świadomość tego, że to się nie dzieje z dnia na dzień, nie wyleczymy się z dnia na dzień i nasze objawy też nie znikną z dnia na dzień. To przede wszystkim trzeba poukładać sobie w głowie, trochę rozejrzeć się wokół naszego życia, naszego otoczenia, co jest dla nas toksyczne, co nas wprowadza w stan frustracji, nerwów i
gdzie nie czujemy się po prostu komfortowo i trzeba trochę przewartościowywać swoje życie, ludzi, z którymi się przybywa. To jest bardzo ważne, bo no, trzeba być trochę egoistą w życiu i martwić się naprawdę o siebie, zadbać o swoje zdrowie, bo nikt za to po prostu za nas nie zrobi. Książka będzie w sprzedaży? 11 grudnia jest już premiera. Sprzedaż, że tak będzie w Empiku fizycznie, a teraz jest aktualnie przed sprzedaż. Oczywiście zapraszam na empik.com. Moje życie z Hashimoto i z SIBO jest już dostępne. Dowiemy się jeszcze czegoś więcej o tobie, myślę, z tej książki, tak? Tak, na pewno. No, to jest trochę pod kątem takiej biografii. To jest troszeczkę taka biografia? Tak. Może nie aż o wszystkim mówiłam, bo to nie chciałam, żeby to była typowa biografia, bo to nie o to chodziło. Chciałam po prostu pokazać i może przestrzec kogoś przed takim tempem życia. No oczywiście no, nie mówię, że teraz to było złe, bo faktycznie może bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz. I to jest po prostu są plusy i minusy, coś za coś. Tak. No niestety w tym przypadku to poszło troszeczkę o zdrowie. Ale mówię, to jeszcze nie jest jakiś tam najgorszy wyrok i sobie z tym na pewno poradzę. Ale na pewno to jest książka dla wszystkich, dla osób, które są na przykład w moim wieku trochę starsze. Dla osób starsze, które na przykład mają, nie wiem, ich dzieci są na przykład chore albo podejrzewają, bo obserwują swoje dzieci, albo widzą, że na przykład właśnie źle się prowadzą, że źle jedzą, tylko praca, zero odpoczynku, zero czasu dla najbliższych i żeby gdzieś tam powiedzieć, słuchaj, odpocznij, wyjedźcie sobie na wakacje, na przykład zajmę się dziećmi, zróbcie sobie badania i tak dalej, bo wiem, że po prostu mam różnych obserwatorów w różnym wieku właśnie i bardzo młodych, i moim trochę starszych, i bardzo starszych, bardzo w podeszłym wieku ludzi, więc mam nadzieję, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, dla swoich najbliższych i gdzieś tam po prostu takim będzie kierunkowskazem troszeczkę ta książka. Kasiu, życzę ci zdrowia. Dziękuję. Bardzo dużo zdrowia, bo wiem, że zdrowie jest najważniejsze i nie tylko dlatego, że wiesz, jakby ty tego się zmagasz kupimy, chorą, ale tego nie kupimy dokładnie. I nie wytrenujemy. Badajmy się, taki niech będzie nasz przekaz. Badajmy się, nie oszczędzajmy na tym, bo chyba zdrowie... Bądźmy cierpliwi Cierpliwi. Kasiu, bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę. Wam dziękuję, że byliście z nami. To była Przerwa na kawę z Kasią Dziurską w roli głównej i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia.